Cześć, cześć! Witam się z Wami recenzją książki pana Marcela Mossa. Jest to Dom do wynajęcia od wydawnictwa Filia, a jej premiera była 17 lipiec 2024. I słuchajcie, ja byłam pewna, że po prostu już żadna książka mnie nie zaskoczy, aż natrafiłam na tą. Mamy tu niesamowitą grę psychologiczną. Ona wciągnęła mnie na tyle, że czytałam książkę z przerwami aż 3 dni. Naprawdę, wręcz błagałam w myślach, żeby się nie skończyła i żeby trwała możliwie bez końca. No to chyba drugi raz, kiedy celowo przedłużałam czytanie. Wiecie, dzisiaj czuję totalną pustkę, bo doczytałam ostatnią stronę i po prostu pożegnałam się z postaciami, które były naprawdę cudowne w każdy możliwy sposób. Oczywiście na pokręcony sposób. I powiem Wam, że może jednak dzięki niektórym to coś zrozumiałam i bardzo jestem wdzięczna, że w swoim życiu raczej ich nigdy nie spotkam. Historia w swoim w ogóle opowiada o miłości, która nie miała prawa przetrwać i o takiej, która zbudowana była na kłamstwach. Do tego piękny malowniczy dom, spełnienie marzeń każdego nowego lokatora i opowieść, która wywoła ciarki na plecach. Wiecie, nowi lokatorzy mieli być w tej posiadłości szczęśliwi. Oczywiście prowadzić tylko swoje prywatne życie, a tymczasem byli wręcz zmuszeni do życia życiem innych osób. Śmiało mogę powiedzieć, że namieszały tutaj osoby trzecie, czwarte i nawet piąte oraz historia pewnej nieszczęśliwej miłości z przeszłości. Wiecie, każdy z mieszkańców Karkonoszy przestrzegał nowych lokatorów przed zamieszkaniem w tym luksusie. I różni ludzie opowiadali różne historie, a za każdym zakrętem naprawdę czaił się ktoś, kto wszystko obserwował. Od początku główne postacie były pionkami w grze szaleńca, który miał mocno niepoukładane w głowie. Karał innych z dziwnych pobudek, a pieniądze oczywiście dopełniały jego szaleńczych wybryków. I tutaj w opowieści mamy 4 części, które oczywiście kończą pewne etapy życia i rozpoczynają nowe, dużo, dużo gorsze. Wiecie, tutaj każdy ma co ukryć i tak naprawdę nigdy nie jest szczery. Intryga goni intrygę i ciężko jest stwierdzić, czy w ogóle, nie wiem, znają słowo szczerość. Są totalnymi hipokrytami i zakazują innym rzeczy, które sami robią i na dodatek chcą wszystko kontrolować. Wmawiają sobie różne rzeczy, a przeszłość wciąż ich po prostu tu goni i powiedziałabym, że nawet czasami wyprzedza. Zasugerowali nawet, że każdą prywatność, a nawet życie można kupić. A jeśli cena jest zbyt wysoka, to zawsze można sprawić, żeby ten ktoś oszalał. Przecież najważniejsze jest to, co widzą inni. Dopiero w czterech ścianach rozgrywa się prawdziwy dramat. To kolejna książka od wydawnictwa Filia Mroczna Strona, która naprawdę wywróciła moje myśli do góry nogami i dała podpowiedź, że każda prawda, no niestety, ale ma swoją cenę. No bo jeśli kłamie się dla dobra innych, to już nie jest kłamstwo, prawda? Zgadza się ktoś z tym? Słuchajcie, niesamowita historia, po stokroć opowieść mocno psychologiczna, która wprowadzi Was w taki odmęty szaleństwa, wyprowadzi Was w pole i pokaże, że to, co czasami nie ma prawa się wydarzyć, właśnie jak najbardziej się wydarzy. Mamy tu bardzo dużo dialogów, bardzo dużo myśli, trochę zbliżeń i mamy ogromnie gęstą atmosferę. Ja daję jej 1 na 10. Ogromnie zachęcam do lektury i bardzo, bardzo proszę autora, niech pisze więcej takich książek, bo jak ja je uwielbiam. Naprawdę, przeważnie to jest tak, że jak jest mega świetna książka, to jak najszybciej ją przeczytaj, żeby już po prostu wiedzieć, co tam się działo. A ona była tak dobra, że ja specjalnie mówię, nie, przestań, delektuj się tym, co tam masz, tą całą grą psychologiczną, tymi świrami, że tak powiem, wynajętymi ludźmi i innymi postaciami, którzy wszystko obserwują z ukrycia, bo to nie była tylko jedna osoba, było ich więcej. Także niesamowita książka, z całego serducha Wam polecam. Jeżeli szukacie thrillera psychologicznego, Dom do wynajęcia wciąż stoi otwarty. Żegnam się z Wami, pa pa!